Budzistowo to miejsce historyczne, bardzo ważne dla pasjonatów historii. To właśnie tutaj, 1000 lat temu, było biskupstwo. Zabieramy naszych uczestników i gości na wycieczkę 1000 lat wstecz. Obozowisko z czasów Bolesława Chrobrego na terenie autentycznego kołobrzeskiego Podgrodzia, także kontekst historyczny bardzo konkretny, ale przede wszystkim świetna zabawa dla całych rodzin i wielka dawka edukacji, podanej w taki, no, można powiedzieć, wakacyjny sposób. Obozowisko zostało podzielone na 3 sektory. Pierwszy to jest obozowisko historyczne, tam gdzie trwają warsztaty i pokazy zarówno bojowe, jak i dawnego rzemiosła. Drugie to jest targowisko historyczne, czyli miejsce, w którym możemy kupić niebanalne pamiątki związane z zabytkami z tamtego okresu. Czyli jeżeli chcemy kupić sobie na przykład kubek, który był, czy fragmenty jego były znalezione w Kołobrzegu w X wieku, to to jest właśnie właściwy adres. I trzecia część to jest jarmark współczesny, dla nas bardzo ważny, bo wystawiają się tutaj wyłącznie ludzie z okolicy. Festiwal miał charakter edukacyjny, stąd warsztaty przeprowadzane przez dawnych rzemieślników i rekonstrukcję walk. Grę w kości, ponieważ to jest ta książka, która się odnosi do spotkania Ottona, cesarza z Bolesławem Chrobrym, kończy się zjazdem gnieźnieńskim, czyli tym wielkim wydarzeniem, które wszyscy w Polsce znają. Wiemy, że rok 1000 to zjazd gnieźnieński. Może nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że właśnie wtedy ustalono, że jednym z biskupstw w Polsce będzie również Kołobrzeg. Ten Salsa Holbergiensis, zapisany przez Titmara, czyli Solec Kołobrzega. W wydarzeniu wzięło udział 110 uczestników z całej Polski. Przyjechaliśmy tutaj z rzemiosłem związanym z pracą w drewnie. Wykonujemy przedmioty codziennego użytku Słowian i Wikingów, między innymi miski, łyżki, ale też również i zabawki drewniane dla dzieci. Występujemy na stanowisko Reko Kuchni. W dniu wczorajszym była przygotowywana wędzarni ryba, były wędzone szprotki, był wędzony torbut, belona i tym nasi rekonstruktorzy posilali się. Później była smażona flądra, ogólnie w tamtych czasach dostępna, no jak i również teraz i przez nasze panie przygotowywane w stylu starosłowiańskim potrawy. Kasza, żur. Robię te rzeczy taką metodą jak wtedy, czyli koło wolnoobrotowe, metodą zlepieniową, czyli dokleja się listwy, buduje się naczynia mniejsze, większe. Te naczynia służyły głównie do gotowania, ponieważ metalowe naczynia były dość drogie. Nie wszystkich było stać na to, w sumie tylko elity, więc były to głównie naczynia gliniane. Mam tutaj, że tak powiem, te zioła i rośliny, które są teraz spokojnie dostępne, które pomagają nam przy różnych dolegliwościach. W czasie warsztatów głównie tuż zaraz obok wykonuję materat z żywokostu, żeby dzisiaj zrobić z niego maść, zagęścić woskiem pszczelim na różnego rodzaju bóle, złamania, zwyrodnienia. Mamy tutaj kopie biżuterii Skandynawów, wyroby brązowe i srebrne. Na przykład co tutaj mamy? Kolczyki, pierścionki? Naszyjniki, kolczyki z górskiego kryształu, z Gotlandii, zbirki pod Sztokholmem, z najróżniejszych stron. Przedstawiam tu cały proces od właśnie wyczyszczenia jej z resztek mięsa, potem proces usuwania włosia, no i na koniec proces sam garbowania, jeszcze potem kondycjonowania tej skóry, żeby ona się nadawała do czegokolwiek, a nie była po prostu dyktą wygarbowaną. W tym roku patronat nad festiwalem objęło Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.